Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i oczywiście Loop Hero. Więc tak, po ostatnim spotkaniu, dla tych, którzy nie wiedzą, na Live'u z okazji drugiej rocznicy kanału, graliśmy chwilkę w Loopa. Tym samym pokonaliśmy Glitcha po raz trzeci, tym razem, jak to się nazywa, Łotrzykiem. Tak więc oficjalnie mogę powiedzieć, że już Glitch raczej jest zaliczony. Też nazbieraliśmy trochę materiałów i była malutka rozkmina, co teraz zrobić. Można było poulepszać dużo fajnych rzeczy, ewentualnie oszczędzać na smeltera bądź supply deposit. I powiem wam szczerze, no, raczej zostaniemy przy supply depozycie. Wydaje się być najsensowniejszy. Ale bez zbędnego gadania, właśnie taką konfiguracją udało się przejść. Bierzemy sobie nekromantę. Idziemy na chapter drugi. Tutaj wrogowie będą mieli jakieś od jednej do dwóch umiejętności. I trochę szybciej będą przyrastać, natomiast dużo więcej zasobów, no. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy temacie, jak to się nazywa, właśnie rozgrywania tego wszystkiego, to może warto byłoby pomyśleć, co by wziąć. No więc dobra. Pierwsza rzecz, nauczyłem się w sumie, że zboża są bardzo fajne, ale raczej nie dla nekromanty. Na pewno cmentarz, osada, las, takie standardziki, to też jest super. Wiecie, bo dzięki temu można łatwo wykorzystać to połączenie, żeby pozbyć się bossa. Oczywiście Oblivion, niestety te dwie podstawowe dalej muszą. Przy czym nie wiem, czy kamienie będę kładł, czy tylko góry. I tak, pająki mogę. No wszelki wypadek co? Szczerze, wampirów. Może jak nekromantę mógłbym spróbować. I jeszcze to, i na koniec mogę mieć maksy 12 kart, czy coś jest takiego cennego. Dobra, w takiej konfiguracji dosyć typowej idziemy. I tak, wokół na Julisza, teraz idziemy na spotkanie z jakimś tajemniczym czymś, nawet powiem szczerze, nie jestem przekonany, co to może być. Ale tak, nekromanta nasz nowy, wspaniały, na start mam. A, nie mogę nic użyć, zapomniałem. Mi się wydawało, że mogę, ale dobra, mniejsza. Na start nie mam nic tak naprawdę. To. Korozywne czy tam kwasowa struktura. Każdy atak zmniejsza obronę celu o 0,3 punkta do końca bitwy. Okej, czyli. Okej, zaczynają się już większe problemy. Dobra, pajęczy kokon. O, gdzieś tu będzie jakieś dobre miejsce. W sumie to idealne. Ale dobra, powiem wam szczerze, spodziewałem się, że slajmy nawet zaczną się robić groźne. Okej, super, jest już pierwszy magic chyba. Tak chyba, ta HP. Nie, wczesna godzina i w ogóle. Ale dobra. Na szczęście mam już tą bańkę ochronną, więc ta. Jakoś sobie poradzimy i magic. Mniejsze, dobra, to nie ma sensu. Aj, szkoda tylko, że nie trafia się żadna książka ani inne rzeczy, które wiecie, mogą nam mocno pomóc, jeśli chodzi o kwestie rozwojowe. Dobra, mamy już dużo fajnych kart, które warto będzie postawić i użyć, tylko wampira jednak chciałbym przy, wiecie, wiosce czy coś. Okej, lasek. A, lasek tutaj. Wiecie, już zmyślam o tym, żeby później to zrobić trochę inaczej. I tak. Dostaliśmy książkę, nawet nie ma plus jeden, ale niech będzie, dwie obrony, zawsze coś. I w sumie mamy trochę gór, co? Po ładnej góry mogę już poustawiać. Jeszcze nie wiem, czy bym zrobił wzgórze harpy, czy nie. Na pewno tylko wiadomo, że nam przyda się to na jakąś krytyczną sytuację, gdy w końcu przebiją moje te odporności. Okej, kolejny lasek, a niech stanie tutaj. I przy okazji możliwe, że za chwilę zobaczymy, jakie będą miały umiejętności pająki. I też ciekawi mnie, czy to wiecie, w zasadzie, że każdy ma takie same właściwości, czy jednak to jest tak, że może się trafić w z jeszcze większym gością? Okej, czyli to chyba jest tak, że każdy gatunek stwora tutaj ma od jednej do dwóch zdolności. Okej. Dobra,
I co widzę, że te moje pancerze są wystarczające. 4% atak speeda. W zamian za trochę pancerze, ale niech będzie w sumie. Nie czuję, żeby to jeszcze było aż takie potrzebne, wiecie, żeby poświęcać prędkości przyzywania na to takie niewielkie na rzecz. Super, super. Już mogę mieć jednego więcej szkieleta, więc no, zdecydowanie bardzo dobry wybór. Teraz tak, tutaj battlefieldy postawię z dwa, może więcej. I no cóż, jak działają ratowulfy na tej wersji, nie zobaczymy jeszcze. Ale nie ma co się przejmować, wcześniej czy później na pewno je spotkamy i wysiorek znowu gorszy. A skrzynka co oferuje? Okej. 8 do uniku i 1 max szkielet, to ty amulet więcej tego, jeszcze obrona. Dobra. Żegnaj ja tak speedzie. Witaj, max szkielecie. Super. O, jest osada, okej. Szczerze zostawiam w tym miejscu. Kolejna góra tutaj. Cmentarz niech będzie tu. Kolana. Kolana. I dobra, raczej harpi póki co nie będę robił, więc tak. I ta wielka głupota, ale no. Kiedyś trzeba po prostu dowodzić, że jest się głupim. Gdzie to mamy? O. Zżelają zwłoki. A on coś ma nowego? Wyzwanie truperze, potem jak chcecie ponad połowę zdrowia. Dobra, to chyba był spory błąd, jak tak patrzę. Nie jest jeszcze może aż tak strasznie źle, ale szybko pozbywałem się tych moich szkieletów, więc ta. Dobra, dobra. Było warto. Nie jest łatwo, ale było warto, zdecydowanie. Pierścień. Nie. Pierścienia nie wymieniam, bo nie ma nawet niczego związanego ze szkieletami samym w sobie. I nie tupę, że coś mają jakieś specjalne? Oho. Aha. Okej. Straciłem strasznie dużo, ale. Ale udało się. Okej. I co tu było? Orb of Expansion. Nawet nie wiem, jakie się dostaje, powiem wam szczerze, już tak nie żartując. Po prostu dla mnie to jest tak dosłownie, że w nocnych momentach one się pojawiają. Więc dobra, mniejsza z tym, tak. Polana, polana. Kamyki dalej zostawiamy na ewentualne przemiany. Coś innego i tutaj to. O, jest Rat Wolf. Dobra, jest Rat Wolf. Wolf, tak, Wolf. Dobra, niech będzie tutaj. Oczywiście teraz jest glutek, to glutka nie ma co się bać. Bo glutki jednak. Bądź co bądź, są bardzo proste do pokonania. Nawet z tą swoją nową wredną zdolnością. Obliwiony nie. Tutaj jest w sumie. Za dużo nie mogę zrobić, ale będzie tak na późniejsze wyjście gór. No i pajączek oczywiście nadal taki samy. Tak, taki sam, no taki sam jak wcześniej. Dobra. A to mogę dostać gdzieś jakoś fajnie. Tutaj chyba najwięcej był jednak. No, pokrywa, więc tak. To tu. Kolejne pająki. W sumie nie wiem, gdzie kolejne pająki mógłbym dać. A nie, no. Niech będą. A tutaj niech będą. I dobra. Idziemy i miejmy nadzieję, że dostaniemy jakieś super rzeczy w końcu, a nie tylko same takie średniaki porządne, czy nawet nieporządne. Chociaż chwila. Patrzcie, tu mamy jakieś Shapeless Mass. Jeszcze jakiś Craft Fragment. Nawet nie wiem, jak ja to zdobywam. Nie zwróciłem uwagi, ale tutaj mamy, to tworzy Orb of Unity, a tu Orb of Craft, czyli jakieś nowe materiały są. Prawdopodobnie to wszystko, co było potrzebne tam wcześniej. Ale okej. Przynajmniej już wiem, że to nie jest jakieś wielce ukryte w jakichś kartach czy innych rzeczach. Tylko po prostu jest ukryte w tym, jak to się nazywa. To po prostu było ukryte w tym, no. No słów mi brakuje.
No w dalszych rozdziałach. Okej, okay, tak, tak, żeby nie było, żeby mieć już niezłe przyspieszenie, jak już spotkam bossa. I Red Wolf jakie mają? Oj, 20% szans na wywołanie krwawienia, które... Aha. Które zdaje 12 obrażeń co atak przez następne 3 sekundy. Kiepskie. Nie przeczę, kiepskie to nawet bardzo. Ale jakoś sobie z tym udało mi się nie się poradzić się. I teraz tak, odkładanie zapasów fajne może być, chociaż nie. Tutaj 10% szans na to, że karta nie zostanie zużyta. No niezłe, niezłe, ale nie. Mhm. To jest moim zdaniem najlepsze, bo jeśli mi coś uderzy, to wszystkie szkielety mogą się to rzucić i będzie fajnie wtedy. A tutaj w sumie nie wiem, czy trzeba też wiecie obudowywać tak, jak to było ostatnio. No, pozwólcie, że póki co sprasuję. Z tą kwestią. Masz jakiś dobry ten tutaj? Dużo magicznego HP. Nawet wezmę. Bo jednak, jak mówiłem, broń nie jest aż tak istotna, tylko to, co tu mamy. Regeneracja, poziom szkieletów i... Aha, tak, dobra. Wezmę w takim razie zamiast tego. Tutaj mamy zdecydowanie lepsze bonusy do szkieletów, trochę obrony. I magiczne HP wezmę za obronę, też mogę wziąć. Warto będzie po prostu, wiecie, skorzystać. I tak, coś lepszego? Nie. Więc idź dalej, bohaterze. Ciekawe. Ile mam szkieletów, ale ledwo udało mi się poradzić. 19, dobra. Dobra, dobra. I tak, wpadło właśnie chyba jedno Shapeless Mass. Dalej nie wiem, jak one konkretnie się pojawiają, ale co ja tu będę narzekał, ważne, że są. Nie, dobra. Nie dostanę po prostu chyba już gór, jak nazwę, więc te skałki też pora wystawiać. Co ciekawe, jeszcze nie ma goblinów. A dobra, tak, nie ma tylko 9 na... Jakie 9 na 9? 3 na 3. Ale dobra. Mniejsza naprawdę. Mogę dzisiaj rozkojarzony i w ogóle. O, okej, widziałem, że to takie jakby ząbki, więc no, dobrze. Są nowości. I teraz tak, książki, nie. Nic przed tego, to mam jakąś książkę czwórka. Lepsza, ale nie daje obrony. Ale wezmę. W ten sposób mam już kielty już 3,21. A jak się dowiedziałem niedawno, to... Nie liczę się to, co jest po przecinku, liczy się pełny poziom, więc tak. Szkielty trójki mamy zamiast szkieletów dwójek, co jest zdecydowanie dobrym wyborem. Szkoda tylko, że nie mamy tego skeleton quality całego. Wiecie, żeby się pojawiał inny niż te podstawowe. Jednak nie przeczę, te podstawowe też są potężne, bo jeśli się ich nawzywa, to no widać, jak to teraz wygląda. Nie przy użyciu tych szkieletów jesteśmy w stanie zwyciężać na spokojnie wszystko. 3,34, oczywiście, że biorę. Ale no. Fajnie naprawdę byłoby mieć tych szkieletów obrońców, szkieletów, co tam jeszcze było, no tych wojowników, oni bardzo fajnie bili. No i ostatecznie później w końcu zobaczyć ponownie te szkielety takie, jakby ich najłatwiej nazwać, poboczne, jak ci ucznicy czy magowie, których raz udało mi się doświadczyć chyba. Może trochę więcej razy, nie jestem pewien, ale jakby było, nie było, ważne, że ich doświadczyłem. Dobra. A teraz moje szkielety kolejnych rozwalają. 2,90. O, i zdecydowanie nie. Brona może być naprawdę cenna, no, ale no 2,90 to nie jest jakieś takie dobre. Na tyle, żeby z tego korzystać. I teraz jak tam z tym? No nie za bardzo się zbiera, więc tak trzeba próbować dalej. Będą też chyba trochę wolniej się XP. Przy czym to jest takie moje spostrzeżenie na zasadzie, a może tak jest, może nie. Dobra. Lubię to, kolejne to. Latarnia w sumie tutaj mogłaby się przydać też. Akurat mam takie wolne miejsce. Dobra, to można tutaj dać i Obliwiony nadal czekałem na jakąś ważniejszą okazję.
Oczywiście nie przeczę, że teraz też mogłoby się przydać, ale nie wiem, co mnie tu jeszcze spotka. To jest pierwsza sprawa, a druga... Gobliny bywają wkurzające. Gdy się by spotkał jakieś wkurzające gobliny, takie mocno wkurzające, to po prostu wtedy bym mógł im utrudnić życie. Albo usunąć obóz. Przy czym... Co bym zrobił, nie zrobił, to jednak. Powiem wam szczerze, dzisiaj nie chcę iść na bossa. I to mówię tak całkowicie szczerze, z premedytacją. Po prostu preferuję jednak zobaczyć sobie jakieś inne rzeczy. Zmniejszyć to kosztem brony i poziom szkieletów. Okej, szkielety czwórki. Jak mówię, mocniejsze szkielety, tym mniej tak naprawdę będę potrzebował tego wszystkiego. To w sumie... Tutaj można by trochę przyspieszyć walkę, tak. I jak tam w ogóle, to co? Co? Znowu jakieś nowe coś? Living Fabric, czyli żyjący materiał. Fragment materiału, który żyje. A. Warczy i nawet staje się starszy. No tak, upraszczając... Substancja z bardzo ciekawą strukturą. I jeśli się zbiera 10, dostaje się kulę ewolucji. Nadal nie wiem do końca, czy to są na pewno te materiały, które potrzebuję, ale co by to było, nie było i tak. Skoro gra mi oferuje jakieś nowości, to ja z chęcią przyjmę. Dobra. Dobra, dobra, szybciej, szkielety. O nie. Dobra. Nawet czy spotkamy w końcu jakieś duchy, bo w sumie dawno żadnego nie było. Jeśli tu mamy samą quality 26 i jakieś inne rzeczy, które są istotne. Szczerze bym to mógł wziąć, ale musiałbym mieć jakieś szybkie coś, co mi pomoże ogólnie z quality. Jeśli nie, to potem tylko sobie utrudnię życie, usuwając jednego z moich szkieletów z pola bitwy. O, mamy ducha przy okazji. A z ducha wypadło to co? Nawet nie zwróciłem uwagi. Żałosne pozostałości. Aha. Życie, które ktoś przeżył. Pragnienie, by dalej żyć. Bardzo smutne. Bardzo smutny los. Tworzy kulę ze światów. Mhm, super. O, mniejszy poziom szkieletów, no niedobrze. A znowu są quality. W tym momencie mogę powiedzieć, że zaryzykuję, jak mamy już summon quality tutaj 50%, co będą się pojawiać już lepsze szkielety częściej, więc to zdecydowanie będzie pod tym względem trochę lepiej. Jak już się oczywiście jakiś dobry szkielet pojawi. Dobra? Nie. Tego nie ma co brać. Okej. W ogóle duchy też mamy pewnie jakąś zdolność, której nawet nie zobaczyłem. Kokony. Nie czuję, żeby były póki co potrzebne. Znowu gobliny, tutaj akurat mogę powiedzieć kategorycznie nie. I zajmijmy się przechodzeniem dalej przez te wszystkie lokacje. Oczywiście z nadzieją na to, że zaraz zdobędziemy coś, co znacznie przyspieszy rozgrywkę, albo zdobędziemy jakieś materiały, żeby powrócić. Dobra. Dobra. Kolejna planka. Kolejne wzgórze i inne takie głupoty. Teraz tylko jeden kamyczek dzielny z tych harpii, których na ogół nie chcę, ale mogą się okazać przydatne później. Albo dosłownie w momencie, kiedy będziemy wychodzić, tylko zarzucić je po to, żeby dostać ten bonus od nich do przemiany, czy jakoś tak to się nazywało. Wiecie, ogólnie do tego, że świat się zmienia, ten materiał czy coś, który... No w sumie nie ukrywając, jakoś szczególnie przydatny do tej pory nie był. Ale no zawsze może okazać się potrzebny w jakimś konkretnym momencie czy coś. Dobra, mamy 11 materiałów, 57 kawałków.
Okej, level up. Od razu trzeba zobaczyć, co my tu mamy. Trochę szkoda, bo plus 25 do szkieletowego poziomu z każdy lub, ale dopiero zacznę od tego, kiedy się to dostało. I szczerze powiem tak, to byłoby super, gdybym dostał to wcześniej, bo teraz już bym miał plus 1 do poziomu szkieletów naturalnie, jeśli bym w pierwszym lubię to zgarnął. Wezmę szczerze tutaj ambicje umarłych. W ten sposób szkieletów będzie się trochę wzmacniać przy ubijaniu, a takie rzeczy mogą być nawet konieczne, jeśli chcemy sobie spokojnie poradzić. I tak, szkieletowy poziom plus 1. Odrzucić znowu Max Skeletons w zamian za poziom 1, no muszę niestety. Czyli teraz nie wiem, ile w ogóle szkieletów muszę mieć, czy 2, czy 3, czy ile? No dobra. No i dobra. Zobaczcie, tak na chwilę zamilkłem, ale musiałem odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Jako, że to jest ruch hero, to nie było sensu zatrzymywać. Więc dobra, postawmy co? Jakąś osadę może tutaj gdzieś, na wszelki wielki. O, kategorycznie nie. Tutaj można dostawić jeszcze coś takiego pięknego, tylko gdzie, jak? O, dobra. To może być tu. Tak, tak. I w sumie mamy już dużo ładnych różnych rzeczy. Szkoda tylko, że no, nie mam jeszcze tych nowych surowców kompletnych. Ale nie powinno to być jakimś super wielkim problemem. I dobra. Definitywnie. Lepsze. Attack speed, skeleton level, jeszcze skeleton level. No 4 sam z siebie daje. Więc mam 5,40, no potężne. Tutaj mniej mam. Mamy skeleton level. Tak, mamy, ale nie mamy samą koalicję. To znowu będziemy mieli szkielety wtedy już szóstki gwarantowane. Z tego co widzę, to już więcej mieć robot. Muszę to zrobić, bo jednak bez tego czuję, że możemy za łatwo paść niedługo. Może by nie było, samą koalicję jest bardzo fajne, ale istotniejsze jest jednak to, żeby mieć szkielety dostosowane poziomem do obecnego momentu. Dobra. Co tutaj jest? Mniej HP, jeden szkielet, 25 koalicji, ale nie daje poziomu, więc przykro mi, odpuszczam sobie. Nie potrzebuję czegoś tego typu. I w sumie nawet mając 26% tylko to i tak się pojawiają. Więc ca, jest nawet bardzo dobrze. Szczerze nie do końca rozumiem, jak to działa. Ale jakby działało, nie działało, to i tak nie jest źle. Okej, tak. I teraz mamy coś jeszcze porządnego. Po starciu z goblinami w sumie trzeba to zarzucić. Jakieś inne ważne rzeczy. To mogę w sumie zrobić głównie po to, żeby się udało zrobić jedną rzecz. W sumie chyba mi się wydawało w takim razie, że to jest jakaś przemiana związana z lasem i tym. Jeśli się dużo tego postawić czy coś. Ale dobra, mniejsza. I tak to teraz wielkiego znaczenia nie ma, bo zaraz skończymy pętlę i na tym koniec. Chociaż z drugiej strony niewiele mi brakuje do odkrycia tych nowych rzeczy i co to jest? A, dobra, mam. Póki on żyje, to zwiększa 15% prędkość ataku swoich sojuszników. Dużające, ale da się przeżyć. Dobra, teraz tak, tutaj czy trzeba? Chyba jeszcze nie, więc postawmy w takim wypadku w tym miejscu. Bo czemu nie? Jakieś skałki jak mam, to teraz można postawić jeszcze gdzieś na jakiejś całkowicie odrębnej linii, po to tylko, żeby pozbyć się nadmiaru kart. I dostać jeszcze jakieś ewentualnie malutkie bonusiki. Pająków już nie potrzebuję więcej. I tak, to było... to było to, dobra.
Nie ma co ryzykować. Też z drugiej strony patrzcie, jak mi wiele brakuje do już osiągnięcia nowych materiałów. Później będę tego żałował, ale... Może jeszcze tą jedną pętlę maksy bym zrobił. No w sumie... Chyba aż tak źle nie jest, żebym musiał odmawiać sobie tej pętli. Co najwyżej mogę rozwalić jakoś coś szczególnie groźnego. W sumie chyba nie ma niczego takiego aż tak niebezpiecznego. Dobra. Będę tego żałował, jestem pewien, ale... No jak mówię... Jeszcze jedną pętlę jestem w stanie zrobić, głównie z myślą o tym, że nie. Może dostać nowy surowiec i zobaczyć, czy to było to, co było wymagane tam wcześniej. I co tu mamy? Co dwa uderzenia wchodzi pod wodę? Sam w sumie się ukrywa po prostu, przecież nie da się tego wtedy trafić, okej. I już widzę, że zdecydowanie te stwory są strasznie wkurzające. Ale dają parę inne nagrody, które i tak są mi niepotrzebne. Dobra, krzynka, dajesz coś dobrego? Nie daje samą quality, ale dużo, dużo bardziej przyspiesza wszystko. Tutaj trochę zmniejsza quality. O 1%, ale zwiększył trochę poziomy. Czy to pomogłoby? Nie. Więc, no... Nie postarałaś się, skrzynko. Naprawdę się nie postarałaś. I w sumie moje magiczne HP pomału przestaje wystarczyć. A tutaj co mamy? Łącznie mniejszy poziom, ale dodatkowe quality. Mamy jeszcze jakieś inne efekty. Tutaj mamy łącznie 4 quality. Jak to ubiorę, zamiast 4,5 będę miał 2,9. Oj, nie, za duża strata. I duchu ducha. A, i on spowalnia prędkość ataku sojuszników, że tak nazwa, więc okej. Ciekawa sprawa. Ciekawa. Okej. Okay. Przy okazji już się ulepszyła wioska, więc super. Szkoda tylko, że nie będę z niej za bardzo korzystał, ale... No jest jak jest. Jakoś sobie musiał poradzić. Co? Aha! Tu mam 5% szans na to, że mi przedmiot zabiorą, tak jakby stąd. Oczywiście duch ducha musiał się pojawić, po prostu musiał się pojawić. Inaczej to by nie była moja rozgrywka. Dobra. Czy nie będę miał pełno tego znowu? Tych wszystkich rzeczy. Nie mam jak powiedzieć nie goblinom, super po prostu. Taki las tutaj kolejny raczej wielkiego problemu nie zrobi. Dostawię jeszcze to na wszelki wielki. No i dobra. Jakoś to będzie. Mnie definitywnie, jeśli chciałbym coś więcej osiągnąć, widzę, że mógłbym na bossa chyba pójść. Potrzebuję po prostu jednej głównej rzeczy. Więcej szkieletów. Poza tym, że naprawdę mam mało dostępnych szkieletów, czyli wiecie, no, mały max skeleton z czegoś tak, to wszystko inne jest bardzo dobre. Dobra, jeszcze może będzie krypę. Bo jak tak widzę, to często się przez to przebijałem niestety. Chociaż nawet się przebijałem, to nie jest wielki... No wielki problem w momencie, w którym naprawdę mam też szkielety. Jeszcze jakiś dobry quality, bo wtedy szkielety obrońcy będą się pojawiać, ale nie wiecie. Naprawdę mają potężne te możliwości, sumą quality. Zmniejszając o pół w sumie? Nie, o jeden prawie. Będę tylko żałował, ale niech będzie. Właśnie o tym mówiłem, że póki nie mam więcej szkieletów, to chociaż quality trzeba mieć porządne, żeby te szkielety mogły coś robić. Może więcej niż to, co było do tej pory. Więc no, teraz mam jeszcze większą gwarancję na to, że pojawi się przynajmniej wojownik. Każdy wojownik to jest zdecydowanie lepszy z tym, co tak sobie przyuważyłem od tego podstawowego. No i proszę, mamy obrońcę szkieletarnego. I ładny pierścionek, tylko że
nieprzydatny do tego, co obecnie tworzę. Dobra. I niestety jest zwyczajny. I szóstka. No, nieźle, nieźle. Warto o tym pamiętać, może kiedyś skorzystam. Kolejny perk? Okej. I tutaj właśnie, no, ciekawe, ale to będzie dużo lepsze. Z każdego szkieleta zwiększa mi się magiczne HP. Trochę późno i tak nie ma to wielkiego znaczenia, ale niech będzie. I tak co my tu mamy? Jeden mniej quality, no, ale to są trochę lepsze szkielety. I 8 na unik. W takim tempie to może jeszcze uda mi się odrobić straconą moc szkieletów. Nie uszczuplając za bardzo quality. I tutaj magiczne HP 100, regeneracja lepsza, a nie. Definitywnie nie. Dobra. Tutaj znowu Max Skeletons. No, mówiłem, że to jest potrzebne, więc... Co by się działo, nie działo, nawet jeśli kosztem quality, to więcej szkieletów, mówiłem, muszę mieć. Na tyle. A właśnie, w sumie jeszcze nie zobaczyłem, jakie mają moce szkielety. A, dobra, chyba się przerabiałem potem na takie jakby rozwalone szkielety. Czyżby? Aha. Tak, 50% szans na to mają. W sumie nie jest nic takiego wielkiego, bo szczerze spodziewałem się jakichś większych dylematów z nimi. Ja ty proszę, okazuje się, że oni są strasznie przyjemnymi takimi przeciwnikami dalej. I jakiś dobry pierścień. Max Skeletons. Regeneracja i ważne. Evasion, czy nie Evasion. Jeszcze samą quality, no. Mógłbym usunąć to, ale to znowu poziom mi odbierze mocno. I tego bym raczej nie chciał, chociaż... Dobra, trudno się mówi. Bo już kiedyś znowu został osłabiony. Jeszcze tutaj jest samą quality, nie, niech to już będzie overkill. Overkill po prostu poziomowy, że te szkielety będą strasznie słabe przez to. Dobra. Nie zapominam znowu budować te wszystkie pola. W sumie mogę pobudować, wiecie, zaraz zobaczy się na szybko. Po prostu może coś o bossie. I jak mówiłem, nie będę na niego lazł, bo w sumie... Mam za dużo surowców, żeby tak łatwo paść sobie teraz i nic z tego nie zrobić. A może nawet mam jakieś te nowe? Ha, jak widzicie, mamy jeden nowy, więc tym bardziej nie chcę go utracić. A znając mnie, gdybym tylko poszedł zmierzyć się z bossem, to bym go utracił właśnie. Latarnia niech będzie tutaj, bo w sumie wielkiej różnicy nie robi. Pająki tu. No i jeśli dostaniemy od nich trochę tych... Jak to się nazywa? Brakuje mi słów. No kart to de facto może nawet zobaczymy jakieś informacje o tym bossie. I coś dobrego wypadło? W sumie nie. Tak, definitywnie nie. Okej, okay, polanka. Góra. Krwawa to. Co za krwawa. I jeszcze zahaczymy jednego, więc może zobaczymy, może nie będzie mi to dane. Chyba nie będzie mi to dane. Ale jak mówiłem, nie chcę tego sprawdzać. Wolę po prostu powrócić z tym wszystkim, co nagromadziliśmy. Bo w moim odczuciu jest... Dobra, może inaczej. Ja powiem tak, w moim odczuciu jest super pod tym względem. Jak widzicie, dużo różnych rzeczy. Trochę żywności, która nie jest aż tak cenna. Dwa te Orb of Expansion, jedno to nowe. Dwa takie, cztery takie, kamienie, drewno i 8 metalu. Po prostu mogę zacząć rozbudowywać wioskę trochę lepiej. A jakaś cenka nie, nic nie będzie. W takim wypadku nie będę może przedłużał. Ustawiamy supply deposit, który będzie w sumie... W sumie może być tu. Okej. Jest dialog. I patrzcie, jak on fajnie wygląda, ten nekromanta. Oj. Definitywnie i pod względem wyglądu, i pod względem mocy, mój ulubieniec. Dobre wieści.
Wpadliśmy na... Czy w sumie zrobiliśmy listę rzeczy, których potrzebujemy. Nie powiem, że są bardzo jakieś tak całkowicie konieczne, ale na pewno uczyniłby nasze życia trochę lepszymi. Nie możemy... Po prostu nie możemy nadal jeść z ziemi. Kiedy to jedzenie też jest ziemią. I wiesz, potem śpimy też na tej samej, no wiesz, no, ziemi. Aha. Wyolbrzymiłam trochę, oczywiście. Chodzi o to, żeby się zrozumiał sam w sobie zamysł. Jeśli natkniesz się na jakieś dobre kawałki mebla, instrumentu, czegokolwiek, co możemy użyć, zapamiętaj o tym miejscu i... Aha. I weź wagon tutaj, czy nie wiem, jakiś wóz tutaj? Aha. Aha. Trzeba po prostu zawołać wóz, coś tego typu, a my zapewnimy, żeby te rzeczy trafiły do odpowiedniej osoby. I jeszcze, o, jakieś supply craft. To jest tutaj. Okej, zobaczymy supply, o co chodzi. Okej, to jest jakieś... Biżuteria. Żywność. Narzędzia, meble. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale co można zrobić? O, można stworzyć jakieś narzędzia i... Żywność. Szczerze, craft? Miner speak? O, będziemy dostawać kamyczki, jak przechodzimy przez pole. Może być, aż żywności, co my tu mamy? Ser? Pajda chleba, że tak to nazwę, i... zmiksowane orzechy. Plus 2 max HP za każdy punkt obrony. Wiecie, co nie najlepsze, ale może być. 10 max HP i... 1 HP po konnie wroga. Okej, wiecie, to takie... Ciekawe, ale nie czuję, żeby to było coś aż takiego strasznie wielkiego. Dobra. Póki co i tak, wiecie, lepszych rzeczy nie mamy. Co mam, to dostawię i to zawsze cokolwiek tam nowego jest. To teraz jeszcze ostatnia kwestia. To było tu, Smithy. A czy mam coś z tych nowych potrzebnych? Nie, on tutaj nie potrzebował tego. Tu były jakieś nowe potrzebne, ale też nie widzę, żebyśmy to posiadali. Nie, może tu? Tak. Tutaj, proszę. No. Jeśli to ulepszymy, już wiadomo, jak to zrobić, będziemy mogli raz się ożywić podczas ekspedycji. Definitywnie bardzo warto będzie tym zająć, chociaż powiem wam szczerze, teraz mój cel jest trochę odmienny. Na pewno smelter by się przydał, czy coś. I nawet byłbym skłonny go budować, ale zanim to wszystko i zanim właśnie tutaj warehouse, czy tam nie wiem. Okej. Okay. A tu właśnie jest Mad Hat, czy coś. Zanim to wszystko, to powiem szczerze, to jest najważniejsze. Intel Center. Tutaj będziemy mieli coś na zasadzie encyklopedii, nawet nie wiem, co to jest. Będzie pustynia i wydmy piaskowe. I jakąś umiejętność dodawania złotych kart do talii. Powiem wam szczerze, nie wiem, co to jest, ale definitywnie to jest nasz nowy cel. Tak się tym zajmiemy. A póki co... Powiem wam szczerze, ta jedna ekspedycja nekromantom, która pozwoli nam odkryć te różne aspekty, wydaje mi się, że wystarczy na odcinek. Głównie też dlatego, że obiecam sobie, że nie będę robił godziny, a wiecie, druga ekspedycja to na pewno już było około godziny. Więc no, to jest naprawdę na tyle. Jeśli wam się podobało, to fajnie. No i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, który będzie w następnym tygodniu, bądź w tym tygodniu na live. Przy czym jeszcze nie wiem, który będzie bardziej prawdopodobny, bo w sumie nawet nie wiem, czy będę miał chwilę na zrobienie streama, live'a, jak zwał, tak zwał. Ale no, definitywnie albo w tym, po prostu wypatrujcie, czy nie ma na YouTubie informacji, wiecie, o transmisjach, a jeśli, no dobra, starczy tego, po prostu trzymajcie się, hej.